I po meczu Słupskiego Gryfa z Chemikiem Police przypomnę, że spotkanie zakończyło się porażką Gryfitów 0-2. Bramki dla zespołu gości zdobyli w 20 minucie Marek Sajewicz i w 29 Piotr Grabarczyk. Niezmiernie miło powitać na konferencji Mariusza Schmidta, trenera Chemika Police oraz Grzegorza Wódkiewicza ze Słupskiego Gryfa. O krótką ocenę dzisiejszego spotkania poproszę trenera gości Mariusza Schmidta. No to 33 punktów było w Gryfów, na pewno ciężki teren. Pół roku temu przegraliśmy z Kretesem 3-0. Dzisiaj troszeczkę nasi się ustawiliśmy pod Gryfa. Nie wyszliśmy na hura wysokim pressingiem, ustawiliśmy się na średni pressing. Chłopcy zrealizowali to 100%, aczkolwiek mówię, druga połowa zdecydowanie słabsza w naszym konaniu. Nie wiem, trzeba podświadamy troszeczkę wynik 2-0 i już myśleli, że jest koniec meczu. Wytrzymaliśmy tą presję, na pewno chłopaki ustawili dużo zdrowia, z dużo serca można powiedzieć. My tak jesteśmy zespołem, mamy dużo młodych chłopaków, którzy wchodzą na boisko, nie kalkulują i nie patrzą tylko na pieniążki, ile zarabia, bo praktycznie nie ma tych pieniążków na naszym klubie, oni chcą grać, chcą trenować i to na pewno tu dla nich się słowa uznają dla tego zespołu, bo pokazał się charakter i na pewno 93 punkty z Gryfem Słupsk, bo to myślę, że zespół, który będzie liczył się w tej trzeciej lidze. Dziękuję. Dziękujemy trenerowi Mariuszowi Schmidtowi. O krótką ocenę poproszę zmartwionego nieco trenera Grzegorza Wódkiewicza, bowiem dla Słupskiego Gryfa była to pierwsza porażka w rundzie jesiennej sezonu 2011-2012. Gratuluję tutaj trenerowi drużyny przyjaznej wywalczenia 3 punktów. Jak wszyscy wiemy, mało drużyn przyjeżdżając na Zieloną wywozi tutaj jakiekolwiek zdobycze punktowe. Chemik zgarnął dzisiaj całą pulę. Jeszcze raz gratulacje za 3 punkty. Szkoda bardzo, bo troszeczkę gra w obronie w pierwszej połowie nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli. Myślę, że tutaj absencja Pawła Kingera spowodowała, że nie było tej konsolidacji jak we wcześniejszych meczach. Myślę, że te 15-20 minut zadecydowało o tym spotkaniu. Bardzo trudno cokolwiek zrobić po przerwie na tej murawie. Staraliśmy się, nie udało się, stałe fragmenty. Myślę, że powinno cokolwiek wpaść do bramki. Jeszcze raz gratuluję tutaj zespołowi i ja dziękuję chłopakom, że podjęli mimo wszystko niekorzystnego wyniku tą walkę w drugiej połowie. Nie udało się dzisiaj tym razem.